Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z serii Testujemy. Tym razem na ruszt wrzuciłem Battlefielda 3. Wiem, że bardzo dużo osób czekało na tą grę na moim kanale, dlatego też pomyślałem, że w końcu się za nią zabiorę. Ja sobie włączyłem tego Battlefielda, który był darmowy gdzieś tam na Originie jakiś czas temu. Jak widzicie, śmiga całkiem elegancko. Sprawdzę sobie tylko, czy tutaj mam wszystko elegancko poustawiane. Rozgrywka, dźwięk, grafika, pełny ekran, włącz, coś tam. Przyspieszenie klawiszy. Widzę, że tutaj są jeszcze jakieś tam. A, ja sobie ustawiłem grafikę na auto. Nie będę tutaj nic zmieniał. Zobaczę, jak ona będzie na auto sobie wyglądać. I teraz tak, nowa kampania. Ja na razie nie będę grał żadnych multiplayerów, bo nie wiem nawet, co to jest za gra i z czym się ją je, jak wygląda. Nie oglądałem z niej nawet jednego filmu. Jeśli nie miałeś wcześniej do czynienia ze strzelankami pierwszoosobowymi, wybierz niski poziom trudności. Pociski wroga będą zadawać mniejsze obrażenia, twój ogień będzie skuteczniejszy, a pomoc przy celowaniu zostanie włączona. Kurczę, no może bez przesady, jak to wychodzi? O, fajnie, że sobie przeczytałem. Dobra, wybrałem normalny. Nie będę tutaj z siebie robił jakieś ofermy. Co prawda nie jestem mistrzem FPS-ów i jakoś nie za specjalnie przepadam za grami wojennymi, ale myślę, że spróbujemy sobie i zobaczymy. Wtedy będę oceniał, jak to wygląda. Non-stop mi tutaj zapisuje co 30 sekund. Mam nadzieję, że w przeciągu tego odcinka 20-30-minutowego uda się nagrać cusik. Nie wiem, jak to jest właśnie z tymi wstępniaczkami, które tutaj pojawiają się przed grą. Zastanawiam mnie, czy przypadkiem te filmiki nie są postrzegane przez YouTube'a jako jakaś tam własność Electronics Arts, przez co ja będę tutaj posądzany o jakieś prawa autorskie i tego typu rzeczy. Ale wydaje mi się, że raczej chyba nie powinno tak być. Kurczę, co tu się dzieje, cholera. Wow! Chyba już będziemy chyba grali, czekajcie. Aby strzelić, titi-ritti. Dobra, jest. Aby przeładować, dobra. Lewy kontrol w celu kucnięcia. Widzicie? Headshot. Patrzcie, co się dzieje. Okej. Tak dla pewności. O, będziemy mieli jakiś fajniejszy karabinek. Po polsku gadają. I napisy też są po polsku. Fajowo. Jezu, co się dzieje? Jak mam cię zabić? W ten sposób. Ale fajne, podoba mi się. Mam cię zabić? Aha, tędy, no dobra. Spacja. Kurczę, fajna gra, powiem wam, że świetna graficzka, świetna dynamika. Wyhaczyłem kulę, prosto. Szybko, spacja, spam. Jesteśmy jakimś chyba konkret żołnierzykiem, bo ja bym się tak nie wciągnął za Chiny. Okej. A ty. O, fajny. Fajnie. Chyba trzeba kucnąć przed tunelem. Chyba dobrze, że na to wpadłem. Ktoś tu cały czas do mnie strzela, ja go niestety nie widzę. Zaraz się wyżyje. Okej, zeskakujemy z powrotem do pociągu. Widziałeś to? Patrz, co się dzieje. Widziałeś to jednym strzałem, teraz. Fajny ten tutorial, bo tak możemy zabijać sobie. O ty, widziałeś? Jaki spryciarz? Jakieś bomby. Przemieść się. E, aby otworzyć. To jest jakiś cywil chyba. Wow. Jesteś on?
Napisy po polsku i mówią też po polsku. Coś trzeba z tym zrobić. Albo wyłączyć napisy, albo zmienić dźwięki na angielskie. Ja niejednokrotnie powtarzałem na swoich filmach, że ja lubię gry po polsku, ale jeżeli są to polskie gry, typu Wiedźmin, no typu Wiedźmin, a jeżeli jest to gra przez Electronic Arts zrobiona, to ja wiem, że oni tą grę zrobili dobrze po angielsku, a wszelkie polskie nakładki mogą być po prostu różne, że tak powiem. 8 godzin wcześniej. Wcześniej, o. Może być? Kim jesteście? Pracujecie dla CIA? I chyba Dobrze, jakieś Blackburn. sławy Nie wiesz, co powiedzieć, jak to się dzieje? podgłośnie sobie. 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że Tak. mają w areszcie żołnierza To jest CIA ten gościu, Blackburn. co czyta Chodzi w o reklamach napad żabki. terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dojść już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Spoko, bardzo miło mi. Kto to jest? Podejrzewam, że to jest właśnie nasz bohater. To Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym A Jorku? wy nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie wie, co nas interesuje. Chwila, wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli Obejrzymy będziesz sobie tą bezowy, cutscenkę, nie będę jej to będzie to przyspieszał. strzamba, w którym tkwisz po same uszy. No to wychodzi na to, że Jedyne, ona jest czego jakaś nie zdradzi istotna. Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Sierżant Kiedy po raz Blackburn. pierwszy usłyszałeś o Salomonie i PLR? 9 miesięcy temu, podczas operacji Łamacz Mieczy w irackim Kurdystanie. Dobra. Słucham. Będziemy się tam cofać i prawdopodobnie będziemy teraz tą misję robić. Ja bym tak to właśnie zrobił, taką retrospekcję. Tutaj nasz bohater Blackburn. Nie wiem, czy takie wstawki dźwiękowe to jest coś dobrego, bo ostatnio przez taki soundtrack mój filmik z Gwiezdnych Wojen został Przyjąłem. Jak? zablokowany. Też już kurwa nie wiecie, co my tu robimy? Przestań zbywać hipisa, Montez. Tak tylko mówię. Jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granicę, stary. PLR to Okej, kurwa jest wojsko, dużo rozumiesz? Większy chodnik ze świecą szóstką. swobodnej gadki żołnierzy. Czy ja jestem już sobą? Tak, Tu mogę jeden się strzelił. rozglądać. Przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel Czemu znajduje oni się tyle 300 metrów przeklinają? stąd. W Nie sumie wiem. to żołnierze, to jest Dobra, zrozumiałe. nie jesteś W wysiadać. wojsku raczej nikt tam nie cedzi słów, szczególnie Dobra, podczas takich misji. jedziemy. No ale dobra, nie będę tego w żaden sposób cenzurował, bo tak naprawdę wszyscy te słowa znamy. Dzięki. Tyle tylko, że. Zastanawiasz się czasem, Okej, czemu okay, w tej dobra, części jest świata jakiś. jednostki się tak ciągle pierdzieli? Sierżant Henry Blackburn, zwiadowczy piechoty morskiej. O, czyli Marines. Fajnie, fajnie. Podążamy za gościem Matkowic. Skoro tak, to niech tak będzie. Powiem wam, że graficzka jest boska. Ja tam nie widziałem za bardzo, jakie ustawienia mi zaproponowało, ale dobrało mi je idealnie. Gra ma cały czas około 40-50 FPS-ów, z Panowie, tego co witam. widzę. Czekajcie, Jak może ja wiecie, też się przebiły się jakoś. tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9:30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu bazaru Spinca. To ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na was. O. Znajdźcie tych żołnierzy. No Bierzemy ich. to reagujemy Patrzcie. szybko, kurde, czy stoimy przy paletach i gadamy. Panowie, jesteśmy w niedoczasie. Poszukajmy tego Dobra, typa. biegniemy. Ale fajne, tutaj mamy sunshaft taki, rozmywa nam
kamerkę. Bardzo mi się podoba. Ja na takie rzeczy zwracam uwagę zazwyczaj. Czemu ja idę ostatni? To mnie zastanawia. Ja wolę iść pierwszy. Ja tu same headshoty zawsze będę... Cisza. Kurde, nawet pies ładnie zrobiony. Bijam się pierwszy tam. Identyfikować cenę. O kurwa, ciągle zapominam, że tam skąd pochodzisz, szkoły nikt na oczy nie widział. Trzymać się razem. Rozglądać się. Powiem wam, że bardzo znani aktorzy podkładają tutaj głosy. Wow. Co tu się dzieje? Bombardują nas? Okej. Tutaj jest jakieś przejście, ale ja nie idę pierwszy. Coś czuję, że jakby była rzeczywiście jakaś wojna, to ja bym zginął chyba pierwszy. Tak mi się wydaje, bo ja gdzieś tutaj zawsze pcham się na początek. No i co? Podążaj za nim. No to podążam. Podążajmy. Ani jednego cywila. Nie podoba mi się to. Co się dzieje? Snajper. Dobra, chowamy się. Spacja. Rzucamy grę dymny. Spacja. Spacja. Kurde, ale jatka się zaczęła. Zaraz jakiegoś grenade'a będę musiał tutaj rzucić. Jeszcze jednego. No co z tym granatem? Wybucha? Skrzynia z amunicją. Wow, co to było? Gdzie jest jakaś skrzynia z zapasami? To? Ale obrywam, ale obrywam. Nie, no to ja jestem teraz w 100% pewny, że ja bym pierwszy zginął na takiej wojnie. Nie wiem totalnie, co się dzieje. Jest tutaj skrzynia z zapasami, ale nie mam pojęcia, jak jej użyć. Jasna, za mną! Nic ci nie jest? Dobrze! Okej, jestem. Okej, jakoś przeżyłem. Pierwsze piętro! Nie zbliżaj się do samochodu! Okej. Wszyscy napierdalać ten budynek! Lego nie! Cele po drugiej stronie parkingu! Odskrzydzają nas! Przemieszczam się. Ta! Okej, może tam dorzucimy? Tam mam atakować, no to atakuję. Jeszcze jeden powinien być. Ale dynamika. Wow, wow, wow. Wow. Chyba stanie przy samochodach to nie jest chyba dobry pomysł. Nie widzę, skąd tutaj jest w ogóle ostrzał. Oj, oj, oj. Widzę, że nie można się oddalić nawet na momencik. Zużyłem wszystkie granaty. Będę musiał się tutaj zregenerować. Aha, czyli po prostu się podchodzi. Hej kolego, czujesz to? Dobra, naprzód, uwaga na flanki. Jak ja przeżyłem w ogóle, to jest ciekawe. Chaffin? Dynamic. Nie zatrzymywać się. Kurde, co tu się dzieje? Pękają wszystkie okna. Rozglądać się, panowie! Fajną mamy splówkę, podoba mi się. Czy ja mam inne splówki? Mam granaty. Mam nóż. Wow! Cały czas mamy tutaj do czynienia ze snajperem. O, mamy snajperkę. Fajnie.
Kurde, oberwałem jakiegoś headshota? Bo ten normalny tryb to nie jest dla mnie za dobry. Ja też nie łapię. Chodźmy na ten dach. A, na dach, dobra. Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę! Kuźwa, to pieprzona 50! Nie wychylać się! To chyba z hotelu. Idziemy od osłony do osłony, wywabimy. Okej. Okay. Będziemy teraz polowani na snajpera. Zrobię w nim miejsce, bo widzę, że oni tu w ogóle... Odciągamy się do krawędzi i jak wychyli głowę, to ją kurwa ostrzelimy! Zrozumiano. Dobra, jak się czołgać? Czekaj, aż będziemy na pozycji. Zachować odstępy, nie zatrzymywać się. Wezmę może ja też sobie. Też wezmę sobie snajpereczkę. Zaraz go upodlę. Tak, teraz. No. Z to by się położyć. Ale napiernicza. Jak on to zrobił? Tylko se wstałem na chwilkę. No nie. No nie, no tak to jest tak jak ja mówiłem. Ja kurczę, no jakby była wojna, to ja pewnie bym gdzieś zaraz łeb wystawił i by było po mnie. Dobra, tutaj już wiem co się dzieje. Może teraz troszkę szybciej to potrwa. Idziemy od osłony do osłony, wywabimy ją. Ja teraz w ogóle nie wstaję nigdzie. Bo tu sobie w rogu będę elegancko przycupnę. I niech oni tutaj do mnie dołączają. Zobaczę skąd on tam naparza, może by go... Rozumiano. Trzymać się ściany. Black, czekaj, aż będziemy na pozycji. Zachować odstępy, nie zatrzymywać. Black, czekaj, no czekam, czekam właśnie. Fajne jest chyba to, że tutaj można... Zwróćcie uwagę. A tu już się nie da. A nie, da się. Fajna, fajna sprawa. Masz gębę, ja cię. Zaprzejdziesz przeze mnie? Przepycha mnie, patrzcie. Okej, ja nic nie robię teraz. Zmienię sobie tylko aby na snajpereczkę. Nie ruszam się z miejsca. Zaraz. Druga strona ulicy, 50 metrów w połowie wysokości. Nieźle się okopał. Mam wyrzutnię pepans. Daj ją Blackowi. Kurwa, osłona się sypie. No to dawaj ją. Najlepiej strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni, rozwal gościa. Przyłóż się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, 1, ognia! Ognia? Zobaczmy. Wow! No i to się nazywa atak. Niezłe trafienie! W porządku? W porządku. Ej, no co jest? Poszukajmy tego patrona. W porządku, w porządku. Nie. Ale podoba mi się o to. Można. Dobra, północna strona. Szajbus 1-3 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem. Przemieszczamy się. Odbiór. Przyjąłem. Nasi są tam całkiem odsłonięci. Osłonień drużyny. Aha, widziałeś to? Nie wiem, czy to są nasi, czy nie. Nie. Nasi są tutaj. A, tam są. Proszę bardzo. Widzieliście to? Ach, dobra, tu są. Mamy ich bronić. Uważajcie na ulicę i dachy. Okej,
Załatwione, może się ruszać. Okej. Kurwa, to chyba jakieś żarty! Gdzie są kolejni? Tam. Tutaj? Przewóz 1-3 tu Łapiduch. Dotarliśmy. Wielkie dzięki. Łapiduch. Zaopiekujemy się fajnie, fajnie. Lecimy dalej. Fajne te misje, dynamiczne. Cały czas coś się dzieje. Wyjdziemy wreszcie z tego zastranego dachu? Nie możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę na dół. Ale ich tu leci. Szukamy innej drogi. Za kim miałem podążać? Za tobą. Zapisywanie, świetnie. Nic z tego, za daleko. Możemy użyć tego jako mostu. Do roboty! Pieprzony harcerzyk. Kurde, ale fajna gra. Naprawdę, tutaj jest interakcja ze wszystkim praktycznie. Zobaczcie. Można każdą tutaj rzecz zniszczyć. A tutaj chcecie iść? Myślałem, że tutaj. No już pobiegli, czy nie? Jazda. A, biegną dopiero, okej. Okay. Ja tak się oczywiście wyrwałem, jak zwykle. I co teraz? Na ten klimatyzator? Czy tutaj na dół od razu? Chyba na dół. Czemu się tak fajnie parkuruje, a ja tak, kurczę, jak decha spadam? No ale dobra. A tu? Też chce tak zejść fajnie. Szajbus 1-3 do Szajbus. Jaki jest wasz status, odbiór? Przejściowe problemy. Przemieszczamy się do punktu docelowego, odbiór. Przebijamy się. Miejmy nadzieję, że są cali i zdrowi. Dobra. A co będzie, jak wygra Piala? Podążam za tym gościem. To marne rozwiązanie. Brachu, Amerykę założyli terroryści dla terrorystów. Jak ci się zdaje, czym była amerykańska wojna o niepodległość? Historie piszą zwycięzcy. Jak ty w ogóle trafiłeś do piechoty morskiej? Sam sobie często zadaję to pytanie. Okej. Wparowujemy tutaj. Kurde, czemu ja cały czas muszę iść ostatni? Nie lubię chodzić ostatni. No i już granacik pofrunął. Do widzenia. To nasz patrol. Nic nie ma. Skupcie się. Dwóch od nas martwych tutaj leży. To cywile, już prawie miałem strzelać. O, furka. Może tutaj wsiądziemy. O, jest ktoś, patrzcie. Trzeba go uratować. Kurwa, mamy tu rannych i zabitych. Chwila. Dowódca Szajbusów tu jest. Patrzcie, oni nawet już ruszają ustami. Ale jaja. Aż tak to jest dopracowane, nieźle. A czemu cywile tu stoją? Za przewodem? Tak jakby tu. No to lecę. Tutaj. Teraz tutaj. Teraz tędy. Tutaj raczej się nie zmieszczę. Chociaż... No. Bardzo fajnie, udało się jednak. Za przewodem w lewo. Wow. Co tu się dzieje? Ciekawe.
Ciekawe, że da się tu strzelać. Okej. Tu mamy jakieś... Nie wiem, co to jest właściwie. O kurde. Zapomniałem wcisnąć. Ale nic się nie stało. No co tak cienko? Dawaj te jakieś klawisze, to będę wciskał. Nożykiem. No i tak to się robi, widziałeś? Wracamy natychmiast. I co tu mamy? Wróg na kładce. Gdzie ten wróg? Nie widzę nikogo. Jak zwykle. Dobra. Może ze snajpereczki. A nie, tu coś jest. Wow. Fajna spluwa. Już? Czemu tak szybko przeładowuje? Tutaj chyba lepiej by było celować. Chyba nie wolno tutaj stać w miejscu. Druga śmierć podczas jednej misji. To chyba nie jest dobrze. Ciekaw jestem, od którego momentu będę musiał zaczynać. Powiem wam, że taka jedna misja jest dosyć wymagająca. Muszę jakoś opanować sytuację. Co? Nawet nie mam czasu, żeby podnieść ten karabin. Jak to się dzieje? Może nie wolno tak na chama biec. Trzeba to zrobić, wiecie. Troszkę spokojniej. Po co mi ten wielki karabin, kiedy ja mam taką fajną snajpereczkę? Którędy tu się biegło? Tędy. Okej. O kurde. Powolutku, powolutku tym razem. Bez pośpiechu. Bez pośpiechu. Tamten ma armatę, znaczy armatę, no ten RPG, tak? Armatę. O. Znowu nie zginął. Ej, całkiem nieźle naparzam z tej snajperki. Okej. Wow, i to jest to. Gdzie mam biec?
Tam, o kurde. Chyba się trochę zagapiłem. Biegnę. Czekaj ta. Siadam. Uuu, alarmata. O kurde, zagrzała mi się. Wow. Trzęsienie ziemi? Jak się z tego schodzi, kurde? Wow, co to było? Ale akcja. Tylko nie w helikopter. O kurde. To był chyba koniec misji. Ale dynamika, moi drodzy. Pierwsza misja, podczas której zginąłem 2 czy 3 razy na normalnym poziomie trudności. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co tu się dzieje na multiplayerze. No dobrze, twierdzisz, że po trzęsieniu ziemi straciłeś przytomność. Tak jest. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że kolejną misję już zostawimy sobie na później. Kiedyś może zdecyduję się nagrywać długo byłeś nieprzytomny? Serię z tej gry. Oczywiście liczę na wasze komentarze, jak wam się podobało. Bardzo ważne, pociąg. Chwila. Może się dla odmiany skupić na pytaniach, dobrze? Kiedy się wygrzebałem, nie wiem, byłem półprzytomny. Dobrze, moi drodzy, bo ja tutaj jestem ciekaw, co się stanie dalej. Także może po prostu obejrzymy sobie to do końca, tak żebyście wy również nic nie przeoczyli, a jak zacznie się kolejna misja, to wtedy sobie po prostu wyłączymy. Także, moi drodzy, ja oczywiście bardzo, bardzo wam dziękuję za uwagę. Liczę na wasze komentarze, jak wam się podobał ten odcinek. I widzimy się w kolejnym materiale, także ja pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. No i do usłyszenia, zobaczenia.